Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu? Ponad miliard złotych wsparcia z funduszy europejskich dla regionu ostrołęckiego. Pieniądze unijne i środki województwa na zbiorniki wodne, świetlice wiejskie i orkiestry dęte. Kolejne bezpłatne badania wzroku. Jak zmienił się region Ostrołęcki i życie jego mieszkańców przez dwie dekady członkostwa w Unii Europejskiej? Podczas konferencji w Ostrowi Mazowieckiej przedstawiciele samorządów lokalnych i organizacji podsumowali dotychczasowe inwestycje i opowiedzieli o możliwościach, jakie otworzyły się przed beneficjentami. W ciągu ostatnich 20 lat dzięki wsparciu funduszy europejskich do regionu Ostrołęckiego trafiło w sumie ponad 1 100 000 000 złotych. Pieniądze pomogły w realizacji łącznie ponad 600 projektów w tym regionie. Największa kwota trafiła do Ostrołęki, prawie 126 milionów złotych, co pozwoliło zrealizować 67 projektów. To wszystko zostało zrealizowane dzięki środkom unijnym i dzięki tym właśnie inwestycjom żyje nam się wygodniej, lepiej, spokojniej. No i miejmy nadzieję, że tak będzie dalej. Mazowszanie chętnie sięgają po środki unijne. Była przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców Mazowsza i rozpoznawalność funduszy europejskich jest bardzo wysoka, bo jest około 90%, a ponad 87% mieszkańców Mazowsza jest za przynależnością Polski do Unii Europejskiej. Dzięki środkom unijnym zrealizowaliśmy termomodernizację budynku Urzędu Gminy, samochód strażacki oraz budynek biblioteki. W tej chwili bardzo fajnie funkcjonuje. To nie jest tylko biblioteka, tylko tak naprawdę cały Dom Kultury. Dzieje się tam bardzo dużo, mamy bardzo dużo imprez, bardzo dużo zajęć dodatkowych dla dzieci. W Ostrowi Mazowieckiej pieniądze unijne wykorzystano także na ścieżki rowerowe i chodniki, przebudowę tzw. jatek, miejsca do działalności kulturalnej, czy przebudowę Ronda Pileckiego, strategicznego dla miasta. To jest newralgiczna część miasta, to jest ulica 3 Maja i Różańska, bardzo newralgiczny punkt, który pozwolił Ostrowiakom na lepsze poruszenie się po mieście. Jednym z projektów zrealizowanych dzięki wsparciu unijnemu był budynek, w którym zorganizowano konferencję. To była rewitalizacja całkowitej ruiny. To była stara elektrownia, rzeczywiście budynek w starej technologii, który został przekształcony w piękne miejsce, gdzie możemy odbywać konferencje. W poprzedniej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 do regionu Ostrołęckiego trafiło ponad 534 miliony złotych. Środki unijne umożliwiły realizację ponad 350 inwestycji. Ponad 11 milionów złotych samorząd Mazowsza przeznaczył na przebudowę i rekultywację 24 zbiorników wodnych, budowę i modernizację świetlic wiejskich oraz zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr. Skutki zmiany klimatu zaczynają być coraz bardziej zauważalne. Mazowsze zmaga się z suszą rolniczą. Straty w plonach w niektórych częściach województwa wynoszą nawet 80%. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w zbiorniki retencyjne, które gromadzą wodę wykorzystywaną później w czasie suszy i zapobiegają powodziom w sytuacji zwiększonych opadów. Dzięki 9 milionom złotych z pieniędzy unijnych zrealizowane zostaną 24 projekty dotyczące przebudowy i modernizacji zbiorników wodnych i retencyjnych w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Są to dodatkowe środki z Ministerstwa Rolnictwa i to są środki, gdzie można było dostać 100% dofinansowania, nie więcej niż 500 tysięcy złotych na jeden zbiornik. Przy zmieniającym się klimacie, przy tych temperaturach, które mamy, trzeba bardzo racjonalnie gospodarować wodą i dlatego też bardzo ważne są te zbiorniki. Sejmik przeznaczył również ponad 1 600 000 złotych na wsparcie gmin w budowie lub remontach świetlic wiejskich, gminnych oraz domów kultury w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Dofinansowanych zostało 10 projektów. Już drugi raz korzystamy ze środków Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Dzięki temu powstała świetlica w miejscowości Januszno. Mamy coraz więcej kół gospodyń w naszej gminie. Chcą się aktywizować, chcą działać, chcą się spotykać, więc po prostu staramy się, ubiegamy się o te środki, żeby im to umożliwić. Blisko 500 000 złotych wsparcia z budżetu województwa umożliwi zakup instrumentów dętych dla 13 orkiestr z regionów Ostrołęckiego, Siedleckiego i Warszawskiego Wschodniego.
Otrzymaliśmy po raz kolejny dofinansowanie, tym razem to jest 134 tysiące, za które zakupimy 5 nowych instrumentów. No, mamy nadzieję oczywiście, że przełoży się to w zdecydowanie pozytywny sposób na jakość naszego brzmienia oraz kolejny rozwój tej orkiestry. W sumie w tym roku samorząd Mazowsza dofinansował zakup instrumentów dla ponad 60 orkiestr na kwotę 2 milionów złotych. W Siedlcach odbyły się bezpłatne przesiewowe badania wzroku w ramach akcji Dobry Wzrok Mazowszan. Chętnych i tym razem nie brakowało. Mieszkańcy Siedlec i okolic pod okiem specjalistów z oddziału okulistyki Międzyleskiego Szpitala w Warszawie przeszli szczegółowe badania wzroku. Każdy mógł sprawdzić, czy nie ma wczesnego etapu jaskry, retinopatii cukrzycowej, zaćmy czy zwyrodnienia plamki. W pierwszym gabinecie są wszyscy pacjenci, mają wykonywany pomiar ciśnienia z pachymetrią, z uwzględnieniem pachymetrii oraz pomiar wady wzroku, takiej potencjalnej, bo to ma duży wpływ, tak samo jak przy zaćmie, żeby określić, czy jest jakakolwiek wada wzroku. W następnym gabinecie jest robione badanie dna oka, ewentualnie badanie w lampie szczelinowej. Według badań co drugi dorosły Polak w wieku od 16 do 54 lat ma problemy ze wzrokiem, ale tylko niewielka część z nich regularnie bada swoje oczy. Choroby takie jak jaskra, zaćma, retinopatia cukrzycowa czy zwyrodnienie plamki żółtej, AMD, często wykrywane są zbyt późno. Wiemy, że problem związany z oczami jest dość powszechny, jednak dostępność samych badań okulistycznych już niestety nie jest tak powszechne jak sam problem. W związku z tym samorząd województwa mazowieckiego wyszedł z taką akcją do mieszkańców, żeby mogli bezpłatnie przepadać na naprawdę bardzo profesjonalnym sprzęcie swój wzrok. Nie tylko o tyle, żeby wykryć te podstawowe wady wzroku, ale też zdecydowanie bardziej skomplikowane schorzenia typu jaskra czy zaćma, czy choroby oczu spowodowane cukrzycą. W Siedlcach przebadanych zostało 195 osób. Tutaj się trafiła okazja, mówię, trzeba, bo chodziłam, jakoś ciężko się dostać u nas do okulisty. Państwo, na fundusz to jest bardzo źle, na prywatnie nie zawsze stać. Mamy już swój PESEL i trzeba się o siebie zadbać, skontrolować po prostu. Do okulisty się dostać to nie jest taka prosta sprawa, a jak jakoś jest okazja, to trzeba wykorzystać. W ramach programu tworzono również infolinię dla osób zagrożonych utratą wzroku lub poszukujących pomocy dla siebie bądź bliskich. Żeby wziąć udział w bezpłatnym badaniu, nie jest potrzebne skierowanie. Każdy z pacjentów przed wejściem do gabinetu wypełnia jedynie krótką ankietę. Do tej pory w ramach programu przebadano ponad 1400 osób w 6 mazowieckich miastach. Kolejne badania wzroku odbędą się 6 października w Radomiu. Podczas konferencji seniorów z udziałem przedstawicieli rządu, samorządu Mazowsza oraz środowiska seniorów omawiano potrzeby, inicjatywy i działania w zakresie polityki senioralnej. Co czwarty mieszkaniec Mazowsza to senior, a starzenie się lokalnych społeczności stanowi jedno z kluczowych wyzwań współczesności. Jakie działania są podejmowane na rzecz osób po 60 roku życia w województwie mazowieckim? Jakie są główne założenia i kierunki polityki senioralnej? To jedne z pytań, które pojawiły się w dyskusji podczas konferencji zorganizowanej przez warszawsko-mazowiecką delegaturę Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Funkcjonują delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, które pokrywają się z podziałem administracyjnym województw. No, oczywiście powstały w tym celu, żeby ułatwić kontakt delegatom w regionie, żeby też ułatwić nawiązywanie współpracy z samorządem na Mazowszu. O systemowych rozwiązaniach na rzecz seniorów mówiła między innymi Marzena Okła-Drewnowicz, minister do spraw polityki senioralnej. Wyzwanie, jakim jest starzejące się społeczeństwo, jest naprawdę ogromne. Dziś osób po 60 roku życia jest około 25%, ale za 20 parę lat, 30 to będzie już 40%. A więc to oznacza, że my dzisiaj wspólnie musimy zbudować politykę senioralną, zarówno jako rząd, jako samorząd i samo środowisko osób starszych. Samorząd Mazowsza także nie pozostaje obojętny. Z myślą o seniorach w 2022 roku uruchomił program Mazowsze dla seniorów. W jego ramach starsi mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację takich inicjatyw jak organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych czy zakup niezbędnego sprzętu. Mamy wielkie plany, mamy i zarówno jeśli chodzi o politykę i zdrowotną, także o wszelkiego rodzaju integrację, pomoc seniorom w dochodzeniu na zewnątrz, ale też seniorom z problemami, ale także tym, którzy po prostu zwyczajnie chcą integrować się. Na realizację programu w latach 2022-2024 samorząd Mazowsza przeznaczył blisko 5,5 miliona złotych.
rusza 14. edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Do 30 września można zgłaszać kandydatów. Władze województwa po raz kolejny chcą wyróżnić wolontariuszy i liderów społecznych za działalność na rzecz województwa mazowieckiego i jego mieszkańców. Ruch wolontariacki dynamicznie się rozwija na Mazowszu. My staramy się to docenić, wyłowić najlepszych z najlepszych. To jest taka forma skromnego docenienia, ale ważna z punktu widzenia wolontariuszy, no bo oni widzą, że ktoś dostrzega ich pracę i ich zaangażowanie. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe, osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy, ale także wolontariusze, choć co ważne, kandydat do konkursu nie może zgłosić się samodzielnie. Chcemy w ten sposób wyróżnić osoby bardzo mocno zaangażowane właśnie w wolontariat. Województwo mazowieckie jest szczególne w tym stopniu, że tak powiem, też działalności w ramach wolontariatu, bo jest bardzo dużo właśnie organizacji, które się tym zajmują i liderów. I dla nich jest skierowany też ten konkurs. Na zwycięzców czekają nagrody. Laureaci indywidualni otrzymają 2000 zł, natomiast laureaci grupowi 3000. Do wyróżnionych z każdej kategorii trafią bilety lub karnety do mazowieckich instytucji kultury. Cykl mazopikników dobiegł końca. Przedostatni piknik odbył się w Pionkach, a ostatni w Karczewie. I tym razem na uczestników czekało wiele atrakcji. Mamy warsztaty dla dzieci, mamy również całą strefę zdrowia, czyli możemy też zadbać, przynajmniej w tym bardzo podstawowym zakresie, o zdrowie. Mamy też i rękodzielników tutaj terenowych, mamy gry, konkursy, zabawy. Wszystko oczywiście kończy się fantastycznymi nagrodami. Mazopikniki spotkały się z bardzo dobrym odbiorem w całym województwie. Niewykluczone więc, że ta formuła będzie kontynuowana. Mazopikniki cieszą się olbrzymią popularnością. Myślę, że ta atrakcyjność tego, że jesteśmy w każdej gminie na Mazowszu, to, że możemy też doświadczyć i zobaczyć tą różnorodność Mazowsza, powinna być kontynuowana, tak żebyśmy mogli też my, jako samorząd województwa mazowieckiego, pochwalić się też naszymi instytucjami, też naszym dorobkiem. Mogę obiecać, że w kolejnych latach również będziemy myśleć o tego typu, może o trochę innej nazwie, nie wiem, ale takich eventach, które właśnie w ten sposób szczególny będą pokazywały to wszystko, co mamy najlepsze. Na mazopiknikach każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Fajna, rodzinna atmosfera, widać, że wykonanie z pompą i co jest bardzo ważne, można chociażby zrobić pomiarek glikemii, cholesterolu i kwasu moczowego, więc zawsze można wykonać badania. My jesteśmy mieszkańcami Karczewa i bardzo nam się podoba piknik, droga dojazdowa. O to, aby na każdym mazopikniku było pysznie, dbają panie z kół gospodyń wiejskich. W Pionkach do skosztowania były m.in. tradycyjne racuchy z jabłkami, pierogi z kapustą czy regionalny kociołek z jedlni. Wyciągamy takie przepisy naszych babci, naszych mam, a że już też mamy jakiś tam bagaż nasz swoich lat. Są młode panie, młodsze, a są i seniorki starsze. Jest naprawdę tak swojsko, rodzinnie, naturalnie. Mazopiknik w Karczewie zakończyły występy Arlety Lemańskiej i podobnie jak w Pionkach zespołu Demono. I to wszystko w dzisiejszym programie. Do zobaczenia za tydzień.